Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na tutorial makijażowy Fiolet w akcji. To już jest kolejny odcinek na moim kanale. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dzień dobry moi mili. Dzisiaj przychodzę do Was w niedzielę. Będzie to makijaż Fiolet w akcji. Znacie już tą serię. Dobrze, to zaczynamy. Na początek Cushion od Vibo. To jest korektor i on jest taką moją bazą pod cienie. Nakładam tak dosyć sporo, bo gąbeczka też zawiera. Jeszcze jest i jest. Nie wiem, kiedy on się skończy. I tak rozblendowuję pod brwi, na całej powiece. Delikatnie tak rozkładam jakby ten korektor, żeby był wszędzie. Wezmę sobie taki płaski, toszkowy pędzelek. I z paletki Make Up Revolution, to jest seria Reloaded Passion for Color. I użyję z niej takiego ciemnego fioletu na kąciki zewnętrzne. Jak zwykle, ja przeważnie tak jak nakładam cienie, to na kąciki zewnętrzne, a później resztę dobudowuję wszystko. On jest dosyć ciemny, ten fiolet, ale myślę, że jest ok, nieźle. I będę chciała go dodawać tak coraz mniej tutaj, a coraz więcej z tej strony. Od zewnętrznego kącika coraz więcej, coraz wyżej. A tutaj tak mało, nad linią rzęs. W latach 80. kiedyś robiłam takie makijaże z cieniami niebieskimi, jakie były modne bardzo, niebieskie, no ale ja z różnymi, szarymi robiłam i z różnymi. I muszę powiedzieć, że naprawdę koleżanki się zawsze mnie pytały, co ty to takiego zrobiłaś, jak ty to zrobiłaś, czym? Jeszcze wtedy się nie używało w ogóle pędzli, nie było. Były pacynki i pacynkami się malowałam. Tylko paletkę mama mi kupowała w Peweksie, to potrafiłam całą taką tęczę wymalować, czyli od najciemniejszego do najjaśniejszego pod barwiami. I dzisiaj coś takiego spróbuję, zobaczmy jak mi to wyjdzie. Na razie na drugiej stronie również, najpierw zaczynam od kącika zewnętrznego. Ja na przykład tutaj nie wyciągałam takiego ogonka, tylko robiłam od wewnętrznego kącika do zewnętrznego, ciemny, później jaśniejszy, jaśniejszy, jaśniejszy i najjaśniejszy. A dzisiaj troszkę inaczej chcę, bo jednak ja lubię, jak ten kącik zewnętrzny jest taki przyciemniony. I teraz znowu tu przechodzę na ten kącik wewnętrzny. Tu już mi się odbiło, ale to nieważne. Teraz nakładać następne cienie. I teraz paletki Make Up Revolution z Visionary. Wezmę fioleto róż i potrzebuję pędzelka toszkowego, kulkowego. I nim nałożę te cienie i tak od wewnętrznego nad tym ciemnym fioletem. Teraz tu. Na tych Make Up Revolution będę pracować. Też Make Up Revolution, też seria Reloaded, ale Passion for Color. I teraz mam tutaj taki fioleto róż, ale jest jaśniejszy. Tu górę jeszcze bardziej, nad tymi fioletami. On jest co prawda błyszczący, nie jest matowy, ale one wszystkie są błyszczące. I tak dokładam tego różu. Teraz jeszcze tu dokładam. Te paletki Maybelline The Blushed Nudes. Wezmę jasny róż, on jest taki pudrowy i nałożę go takim puchatym pędzelkiem i tak rozblenduję te pozostałe kolory właśnie tym jasnym różem. I jeszcze muszę wziąć czysty pędzelek do blendowania i tak rozblendować te kolory ze sobą. Ja nie wiem, jak ja kiedyś to blendowałam te kolory, ale naprawdę one się przechodziły. I znowu biorę ten jasno-różowy i tak rozblendowuję górę. I znowu biorę czysty pędzelek i rozblendowuję te kolorki między sobą. Wezmę jeszcze tutaj tego fioletowego i trochę go dodam. I tego ciemniejszego. I tu tak samo zginęło mi przy blendowaniu, to tak jest. Wezmę sobie jeszcze tym jeszcze raz. Teraz ten najciemniejszy fiolet. I znowu biorę czysty pędzelek i tak rozblendowuję to wszystko.
poprawiam ten fiolet, dokładam go. Jeszcze rozblendowuję górę tym jasnym różowym. To był zły pomysł, żebym ubrała w dzianko. Teraz dolna powieka i znowu Passion Fall Color i ten najciemniejszy fiolet na kącik zewnętrzny. Łączę te kąciki ze sobą, na drugim oku też. Teraz sięgam po ten biskupi z tej samej paletki. W drugiej paletki Wizjonary sięgnę po błyszczący róż i nałożę go w kącikach samych wewnętrznych. Dobrze, teraz możemy przejść do twarzy. Mam taki BB Cream z Bourjois Healthy Mix. On jest na mnie za ciemny. Ja go używałam latem, no teraz już się długo nie przeciemniałam, więc jestem blada. Więc zmieszam go z Max Factor Radiant Lift. Myślę, że będzie pasować, zobaczymy. I jak zwykle na dłoni. Czy wy też musicie go trzymać tak? Nie może ani leżeć, ani nic, bo on się strasznie wylewa. Także masakra. Teraz tego Radiant Lift. Jedna taka pompeczka, może dwie. Pewnie znowu będzie za dużo. Nawet ładnie się łączą. Myślę, że nie jest aż tak bardzo ciemne. Już sobie okaże. Potem nam jest gąbeczka. Zbieram jeszcze ten nadmiar z dłoni i teraz wklepuję. One są zastygające, więc muszę się pośpieszyć, żeby mi nie zastygły nierozklepane. Przyciągam na szyję i tutaj przy linii włosów. I nawet na uszy. Zawsze jak jest gorąco, to mam zarżawione uszy. To teraz przejdziemy do brwi. Spiralką wyczeszę brwi. A teraz je uzupełnię i zagęszczę. Czy ja wziąłam tą ciemniejszą? Złapałam tą ciemniejszą, a powinnam tą jaśniejszą. No nic, muszę poprawić sobie tą brew. One są ogólnie bardzo podobne. Tak. I to była ta dark brown, a ta mam light brown. Teraz wyczesuję. Teraz utrwalę brwi Eyebrow Fixer od Vibo. On nie jest jakiś taki mocno utrwalający, ale mi wystarcza. Jak mi się skończy, też tam mam tą maskarę od Eveline Cosmetics i będę musiała też się jakoś tam wykończyć. Trochę jest za ciemna dla mnie, ale jakoś sobie dam radę. Ponieważ na mojej powiece tak mało błysku jest, to pomyślałam sobie, że wykorzystam te kremowe glittery od Mystic Warsaw. Jest bardzo ładny kolor, jest taki też jakby w fiolet wpada, w taką śliwkę. Takie ma różne podtony w sobie, więc pomyślałam, że może nałożę na tą centralną część powieki. Nałożę je palcem. No ładne takie właśnie fioletowe tony. Spróbuję je tak rozblendować. To teraz druga powieka. I też tak na całą powiekę nakładam. Pamiętam, że kiedyś jak testowałam, strasznie powchodziły mi w zmarszczki. I teraz muszę poczekać, aż zastygną. Moi drodzy, teraz pora na korektor. To jest mój ulubieniec, Lovely No More Dark Circles. Nałożę go pod oczy. To jest jedynka, ale on już dla mnie trochę za ciemny. Będę musiała coś poszukać innego, używać innych jaśniejszych już korektorów. Jeszcze w tej chwili jest dobry, on się tak ładnie wtapia też, więc nie robi się jakiegoś odcięcia. Muszę sobie jeszcze dołożyć te moje zmiany różne i na blizny. Korektor już mam. To teraz czas na rzęsy. Ja sobie rzęsy wytuszuję, przykleję sztuczne i zaraz do was wrócę.
Drodzy, jak widać, rzęsy przykleiłam. To są te z AliExpress. Ja je bardzo lubię. One są takie jedwabne, nie są sztuczne, nie są takie plastikowe. Bardzo fajne. Rozjaśniałam je kredką taką beżową. I jeszcze zrobiłam sobie tym eyelinerem, już go znacie, kreseczki. No to zawsze inaczej oko wygląda. Przechodzimy teraz do twarzy. Ja będę ocieplać. Użyję do tego tej paletki. To jest Five Color Concealer Bronze. I tu są takie trzy produkty kremowe i dwa bronzery. Może bym spróbowała wykonturować się na mokro. Wezmę sobie ten bronzer. Zobaczymy, jaki on jest w tej chwili na mnie, bo był za jasny. A może będzie ciemny już w tej chwili. Zobaczymy, jak to idzie. Nie, nadal jest trochę jasny dla mnie. Jak zblednę, to będzie sam raz. Ale oczywiście już odznacza się, także nie jest tak, że był całkiem jaśniutki. Odznacza się na policzku, także dokończę to. Chyba nie jest konturowanie, bo za jasny produkt na konturowanie. Konturowanie, to powinnam coś ciemniejszego kupić. To wtedy będzie konturowanie, a tak to jest ocieplanie tylko. Ładnie to wygląda. Dobrze, to teraz użyję tego najciemniejszego bronzera. To już jest pudrowy. I tak od skroni. A później tak podnoszę te policzki swoje. No i teraz już jest dużo ciemniej. Sam ten kremowy jest za jasny. Ja tak od skroni, żeby sobie wyszczuplić, wydłużyć tą moją twarz, bo ja mam dosyć szeroką i okrągłą. Teraz jeszcze skronię i czoło przy linii włosów. Ja to mogę całe czoło, dlatego że ja mam wysokie, szerokie. No i teraz jeszcze żuchwa. Bronzer już mam. Pora na baking. Cooking time od Lovely. Ja już go tu mam bardzo malutko, więc ściągam wieczko, żeby się dostać do tego pudru. I teraz robię baking pod bronzerem. Staram się zabezpieczyć ręcznikiem, żeby nie poleciało mi na bluzkę. Ale różnie to bywa. Dlatego się pochylę tutaj. O, właśnie. Cała bym była osypana. Niestety, to tak jest przy tych pudrach. Nie jest, jak widzę, właśnie jak Maksineczka się malowała. I cała utytułana w czarną bluzkę i cała w pudrze. Teraz jeszcze sobie wykonturuję nos. Już wiecie, jak to robię. Robię taki cień na nosie, ale nie na samym grzbiecie. To tak samo. Przykrywam sobie to, co mam tutaj szerokie. Skracam nos od spodu i boczki jeszcze tutaj. Teraz jeszcze gruby, puchaty pędzelek i blenduję. Teraz jeszcze wezmę gąbeczkę i ten puder i tak wejdę pod ten kontur na nosie. Wiem, że to śmiesznie wygląda, ale ja to lubię, dlatego że tak bluruje, wygładza i rozjaśnia. Troszkę jeszcze tutaj na wierzchu, dla zmatowienia też trochę. To teraz róż. Dzisiaj zaszaleję z różem od Lovely. To jest Och Och Blusher. On jest holograficzny. Niby jest różowy, ale zmieni się na złoto. Bardzo mocny, ale daje piękny glow. Piękne takie rozświetlenie. Jak ktoś nie lubi rozświetlaczy, to może z takim różem zrobić rozświetlenie. No i tutaj powyżej bronzera troszkę, a właściwie na bronzerze. Ale jak zwróciłam uwagę, to kamera zjada trochę ten makijaż, naprawdę. Ostatnio oglądałam swoje filmiki i stwierdziłam, no nic z tego różu w ogóle nie widać. Tam nakładam róż, ale nic nie było widać w ogóle. Także naprawdę zjada. I teraz tu też róż. On daje taki piękny, złoty glow. Oczywiście rozblendowuję pędzelkiem dużym do pudru. Trochę kolor mi się przyda. I teraz jeszcze rozświetlacz. A ja najbardziej lubię ten. Czy oprócz tego złotego, ale ten mi bardziej pasuje dzisiaj. Oczywiście mój pędzeleczek. On jest mocny, intensywny. W nim delikatnie, lekką ręką. Teraz troszkę nos. Tak rozblendowuję go palcem na policzki. Teraz duży pędzel i go tak wprasowuję w skórę.
Teraz pędzelkiem po różu zmienię trochę kolor. To jest taki mój sposób, bo on zostawia taki siny pasek. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do ust. A do ust mam konturówkę Million Dollar Matte Liner i nią obrysuję sobie usta. Tintka od Eveline Cosmetics Matte Magic. Ona jest taka różowawa, ale też nudziakowa. Moje włosy dzisiaj w ogóle odmówiły posłuszeństwa. Ani się nie chciał zakręcić, ani nie chciały się wyprostować. Także koczek jest już. To przechodzimy do błyszczyka. To jest Extreme Shine Lip Gloss. Też Eveline. One pięknie pachną, tak poziomkami. Przepięknie. No i nawilżają. I one mają kolor. No i oglądam taki filmik, przeglądek tych moich pomadek i błyszczyków. Bardzo ładnie to wygląda. No dobrze, to teraz mogę szczepnąć puder. To wszystko na dziś, moi drodzy. Dziękuję Wam, że przychodzicie, że jesteście, że komentujecie, lajkujecie. Dziękuję Wam za wszystko. Dla mnie to bardzo dużo znaczy. To tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam za dzisiaj i do miłego. Pa!